Hej, ja jestem poszukiwacz kreatywności! Ewa! Super gość z cienia, imię z grania! Ewa! Nadzwyczajny kiedyś i teraz! Ewa! Za dobrze się bawię. Szybkie pytanko. Jakie kraje wam przychodzą na myśl, kiedy mówimy o państwach najbardziej wpływowych dla naszego rynku gier wideo? Najpewniej Stany Zjednoczone, Japonia, Francja, Kanada, Australia, być może Finlandia, jeżeli mówimy o rynku gier mobilnych. Otóż mnie zaczęło fascynować, jak to wśród tych zazwyczaj przeoczonych nacji zaczęło się wyłaniać coraz to więcej interesujących tytułów, którymi się chcą zaszczycić. Kolumbia, Crystals. Panama, Bug Fables. Wenezuela, Valhalla. No raz oczywiście. Coraz więcej otrzymujemy szans, aby lepiej poznać kultury krajów, na które oczy graczy nie są zazwyczaj skierowane. Innym takim państwem jest Malezja, ze studiem Metronomic, które w zeszłym roku przedstawiło nam No Straight Roads, swoją pierwszą kreację. Trzymam pudełko ze switchową wersją. Ale tym razem wróćmy się do... PC-ta. Tak się śmiesznie złożyło, że to poprzedni film miał być o NSR-ze, a gdy powoli już się do niego zabierałem... Czy ja powinienem rozpocząć karierę wróżbity, czy... Czy to miałaby być moja kryształowa kula? Najpierw Nirvana Initiative tuż przed rzuceniem filmu z AI, potem potwierdzony remake Eve po tym, jak w pierwszym filmie wyraziłem, że taki by się przydał. Teraz to! Wróżbita Mike! W sumie nawet to brzmi. Tymczasem No Straight Roads. Wiecie, jakie gry lubię? Stylowe. Splatoon, Hades, The World Ends With You. Twewy. NSR jest kolejną taką. No tylko spójrzcie na te kolorki na jęzorki! Choć to stylu właśnie należy się spodziewać po gierce, jaka skupia się na muzyce. Muzyka w tle, muzycy jako postacie, muzyka jako część fabuły, muzyka jako część gry. Lecz mimo to nie jest to do końca gra rytmiczna, jako że nie polega na wciskaniu przycisków pod rytm granego utworu, lecz reagowaniu na środowisko, które się porusza zgodnie z bitami. A jak to działa? O tym wkrótce. W tej grze śledzić będziemy losy duetu Bunk Bed Junction, składającego się z towarzyskiej i impulsywnej gitarzystki Mayday oraz opanowanego i racjonalnie myślącego perkusisty Zuka, zgłaszających się do programu telewizyjnego Lights Up Audition, coś jak Must Be The Music. Stoją oni przed jurorami reprezentującymi tytułowe NSR, pełniące w tamtejszym świecie funkcję prestiżowej wytwórni muzycznej oraz partii rządzącej miastem Vinyl City. Choć zaliczyli występ bez żadnych potknięć. To nie spotkali się zbytnio z aprobatą. A to z jednego prostego powodu. No Straight Roads z Tatianą na czele narzucają jedną formę muzyki jako jedyną słuszną. EDM. Dla niewtajemniczonych muzyka klubowa. A co Mayday i Zouk wprowadzili do audycji? To rock. Stary, przeżyty rok, nazwany po tym, co wyciągasz z buta, jak cię uwiera. I który od tego występu został w całym mieście zakazany. Niedługo po tym, jak nasz duet został wykopany ze studia, staje się świadkiem tego, jak cała okolica, która energię czerpie z przebojowych brzmień, doświadcza całkowitego braku dostawy prądu. Z wyjątkiem elit tych... nic po niej szerzących różyczkę, które jako jedyne otrzymują zapasowe zasilanie. A po tym jak bankbeci udowodnili przed całą audiencją, że są jak najbardziej w stanie dostarczać taką energię, to ostatecznie skłania ich do obalenia tych rządów poprzez przejmowanie dzielnic każdego reprezentującego ich artysty. San Andreas style! Ale bez broni palnej. Mamy pałeczki, nikt nie podskoczy. Całą rozgrywkę podzielić można na trzy części. Pierwszą jest samo chodzenie po dzielnicach miasta i zbieranie tak zwanych mini quas, aby potem zasilić nimi własność miasta i takim gestem zdobyć trochę fanów. Drugą jest najazd na koncert, podczas którego przebijamy się przez system ochronny w postaci toru przeszkód pełnego platform i botów strażniczych do NS artysty.
Serio? Czemu oni w grze nie są tak nazywani? A trzecia to sama walka z bossem. Wszystko przy niezwykle barwnej scenerii, prezentującej nam świat wykorzystujący formę sztuki jako część infrastruktury. A to w dodatku z wyrazistymi postaciami wytwarza generalnie beztroską atmosferę, lecz z drobnymi i poważniejszymi akcentami, przez co na myśl przychodzą mi takie Psychonauts albo Ratchet & Clank. Ale szykowne, bo każdy tutaj pozuje lub ubiera się jak do zdjęć na okładkę Glamour. A może nawet robi z siebie fowistyczne dzieło? Serio? Gdzie indziej można znaleźć takie designy postaci? Widziałem takie coś w Street Fighterze u Gila. Mam w nosie twojego Gila! Pyrokinesis! Też być może na myśl może przyjść, że skoro to siłą rocka zwalczamy siły syntetycznych brzmień, to twórcy z Metronomika są stronniczy na niekorzyść EDM-u. Lecz gdyby tak było, No Straight Roads nie zawierałoby takich kozaków. Gra ewidentnie bawi się swoim soundtrackiem, dodając mu dynamiki poprzez wprowadzanie zmian zależnie od sytuacji i wydarzeń wokół Bank Bed Junction. W zamieszkiwanych przez ich kanałach inny fragment utworu zagra zależnie od tego, na którym ekranie będziemy przebywać. I dodatkowo wprowadzić do niego można kolejne sample poprzez umieszczenie dekoracji na regale. Przy walce z przedstawicielem NSR, kiedy zaczynamy zadawać poważniejsze rany, pokazując, że Rock zaczyna wygrywać, to jego elementy powoli przejmują tło. I jeden z moich ulubionych przykładów. Walka z Eve, która była ex-partnerką Zuka i która po pierwszej fazie oddziela członków duetu od siebie poprzez wciągnięcie ich do osobnych pomieszczeń. Otóż podczas gdy w takim rozstawieniu poruszamy się naszym pałeczkarzem, w tle usłyszymy zmysłowy synthwave, wskazujący jak ona nadal pamięta te dobre wspólnie spędzone chwile. Lecz gdy przełączamy się na Mayday, muzyka nie zmieniając swojej melodii, staje się wściekłym, wyjącym wręcz kompleksem. Bo ta byle dziewucha jest teraz z tym jedynym, kto mnie rozumiał i nie zasługuje na niego. Wsłuchajcie się tylko w ten kontrast! Jak mówiłem, gra ta pochodzi z Malezji i nieraz można mocno zauważyć wpływy tamtejszej kultury. Na przykład tuż na zewnątrz wejścia do ścieków znaleźć możemy restauracyjkę na otwartej przestrzeni, coś jak w tamtym kraju rozpowszechnione mamaki. Czy też tym bardziej jednym wielkim, chodzącym nawiązaniem do tego tropikalnego kraju jest szanowny, dominująco kolosalny, diametralnie kapitalny, doskonale kuriozalny, dreadami kujący DK West! Iła! Iła! Który zacznijmy od tego, że w większości porozumiewa się w języku malajskim z paroma angielskimi zwrotami. A podczas rap battle pomiędzy nim a Zukiem w refrenie pobrzmiewa śpiew chóru, którego członkowie wykonując siat skrzyżny tańczą górną połową ciała. Wszystko jak przy wywodzącym się z półwyspu malajskiego Dikir Barat. Zresztą DK, Dikir i Barat, które w języku malajskim znaczy zachód, a więc west, sami połączcie kropki. A co z tym wielgachnym cieniem byka za nim? Toż to Wayang Kulit. Tradycyjna forma teatru cieni, która swoje początki miała w Indonezji, lecz również i w Malezji jak najbardziej znalazła swoje miejsce. Rajuśku, ten team celebruje swoją kulturę i to, jak mogą się nią podzielić na międzynarodowej scenie. Jak tu się za nich nie cieszyć? Tak samo w dubbingu nie rozpoznamy tutaj żadnych międzynarodowo znanych głosów, żadnego Maurice'a LaMarcha, Nolana Northa, Ellen McLean, Tara Strong albo Jacka Blacka. Czy Mike Myersa jako Boo. Generalnie przygarnięci aktorzy mieli ograniczone, a w niektórych wypadkach nawet zerowe, doświadczenie z voice actingiem. No i oczywiście w większości wybierano wśród rodaków.
Najciekawszą tutaj osobą dla mnie jest użyczająca Tatianie głosu Priscilla Patrick, której według informacji, jakie udało mi się wykopać, nie można było usłyszeć przedtem w jakiejkolwiek innej grze. Ale dla Malezyjczyków jest rozpoznawalną radiową osobowością, gdyż tam stoi ona za relacjami z sytuacji na drodze. I doprawdy muszę rzec, to jest jeden z tych przypadków głosu, na który idzie trafić raz, a który się bardzo rzuci w pamięć przez to, jak kojący jest. Ale jak mimo to pasuje do stanowczej przywódczyni rządzącej partii, która krzywo patrzy na wszelki nonsens. Did I mention that one of the members of this band is a drummer named Zook? Thought that might be of interest to you. Trafiłem na nieco krytyki wobec występu Priscilly i ja tej krytyki akurat nie rozumiem. Jej performance, jak dla mnie, jest definitywnie najlepszy. A reszta wypada nieźle. Po prostu nieźle. Wyróżniłbym tutaj występy aktorów Mayday, Zooka, DK Westa i DJ-a Subatomic Supernova jako te lepsze. Choć powiedziałbym, że im mniej ważną rolę aktorowi przyznano, tym bardziej wydaje się, że ten aktor się w nią nie angażuje, ale w sumie skoro nie dostawałby zbyt dużo kwestii, to nawet nie ma się kiedy popisać, także nie ma co się nad to pluć. Za to całkiem popisali się animatorzy. Okej, może nie przy tym jak dwuwymiarowe arty postaci gadają pomiędzy sobą. Come, sit down for a drink or two. My treat. Thanks for the offer, but we've got some place to go. Ale co ja gadam? Przecież wszyscy wiemy, że jak tylko otworzę usta w ten sam sposób raz na jakiś czas, to słowa wypadną same z siebie. Ale animacja odtwarzająca się na początku gry, unikana dla Anchor Edition, póki co dostępnego tylko na Steamie, jest miodna. Gdyby NSR było telewizyjnym show, to z tym jako opening nie miałoby się czego wstydzić. W cutscenkach również czasami ujrzymy programy telewizyjne, w których utrzymana jest dwuwymiarowa animacja. Może i mało w nich ruchu, ale dysponują przyjemnym stylem. Hola hola, czy ona właśnie pozuje jak Salt Bay? Nice! A także gdy przechadzamy się po dzielnicach Vinyl City, wszędzie wokół umieszczane są ekrany, na których artyści z NSR się reklamują. Mogli ograniczyć się do prostych, nieruchomych reklam, czy może najwyżej sekundowych pętli z samym logiem i tyle. A jednak te animacje trwają od 20 sekund do nawet minuty i są w pełni udźwiękowione. A echo, jakie jest od nich wytwarzane, daje to poczucie, że poruszamy się po wiecznie aktywnej, tłocznej metropolii. A jak nie ono je da, to świetlista sceneria, w szczególności wokół tych ważniejszych budowli, to zrobi. Noż jak ja chciałbym mieszkać obok takiego czegoś. Po tym wszystkim pewnie sobie wyobrazić możecie, jak bardzo podekscytowany byłem, aby powrócić do No Straight Roads. Tym bardziej z tymi wszystkimi dodatkami zawartymi w Anchor Edition, które całą tę grę mogłyby uatrakcyjnić. Jednak, kiedy po raz kolejny przechodziłem je do tego filmu, to powoli sobie zdawałem sprawę z tego, że w przeszłości tej grze mogłem jednak okazywać trochę zbyt dużo uznania. Oto w czym jest problem. Bardzo lubię styl. Bardzo lubię soundtrack. Bardzo lubię postacie. Bardzo lubię przesłania. Bardzo lubię humor. Bardzo lubię sam pomysł na grę. Ale nie za bardzo mi się podoba, jak się w to faktycznie gra. Postaram się teraz wyjaśnić, czemu to... Great! You owe me a TV, mate. Więc, na samym początku w tutorialu uczymy się, jak radzić sobie podczas muzykalnych pojedynków. Od początku możemy przełączać pomiędzy Mayday i Zookiem i zależnie od tego, kim gramy, machać gitarą lub naparzać pałeczkami w kombosie. A także oboje potrafią strzelać nutami, jakie po drodze zbiorą. Prócz tego, pogrywając solówki w pobliżu takich oto rekwizytów, możemy je aktywować, co zapewnia nam wsparcie ofensywne, gdy uruchomi je Mei, lub defensywne, jak znajdą się pod wpływem perkusji Zooka. Jurorzy sprawdzą, jak bardzo potrafimy rokować w towarzystwie takich oto botów, które w rytmie muzyki skaczą, wytwarzając fale uderzeniowe, lub strzelają pociskami. I tutaj moje prawdziwe wąty się zaczną. Kombos, jaki każda postać może wykonać, istnieje właściwie tylko jeden. Do przerwania oczywiście, kiedy się chce, ale nie ma zbytnio z czego wybierać. Ba, te ataki dystansowe, o których wspomniałem, ich można używać tylko na tych latających armatkach, bo wrogów na lądzie nawet nie namierzają. Co na dobrą sprawę ogranicza system walki do zero-jedynkowego myślenia. On stoi? Lewy przycisk. On lata? Prawy przycisk. Tyle. Więc przydałoby się to jakoś urozmaicić. Niby są pewne dodatkowe zdolności, jakie się odblokowuje po pokonaniu bossów. I te mogą przynieść różne efekty, jak leczenie, obszarową aktywację rekwizytów, tarcze, albo... Chwileczkę, ale to jest rakieta!
Rakiety wybuchają! I w kwestii ruchów, jakie Bankbed Junction potrafią wykonać, jestem ogólnie mega rozdarty. A oto czemu? Jak wspomniałem, to całe otoczenie bounsuje do bitów. My nie. Tematycznie rozumiem, czemu tak jest. Reprezentujemy rok, buntujemy się przeciwko porządkowi wyznaczonemu przez Tatianę, według którego tylko EDM obowiązuje. Dlatego tłuczemy wszystko wokół, wbrew rytmowi granej w tle muzyki. Nie zatańczymy, jak tam zagrają nonkonformizm, złotko! Ale z drugiej strony, moje palce chcą tańczyć. Zarzucacie mi naprawdę złożone, melodyjne, elektroniczne kawałki z charakterystycznymi, wyrazistymi taktownikami i werblami i nie oferujecie mi żadnej zachęty, abym się trzymał ich tempa. Kiedy używam tych specjalnych ruchów, jestem zmuszany do stania w miejscu i czekania na wykończenie animacji. Co jakby dać to jakąś mikrogierkę, gdzie uderzałbym przyciski w odpowiednich chwilach, coś jak Paper Mario albo... Yik! I im lepiej wciskam przycisk w rytmie, tym lepsze bonusy, lepsze uzdrawianie czy przeładowanie paska energii, coś w ten deseń. Skoro macie muzykę idealną do zabawy, to dajcie mi się przy niej bawić. Też czy tematycznie to by było aż tak bardzo nie na miejscu? Udowadnialibyśmy, że potrafimy dotrzymać EDM-owi kroku przez szarpnięcia naszej gitary, bez programów, bez komputerów. Nasze serducha jak metronomy. I w sumie jest jedna mechanika, gdzie Mayday i Zouk mogą coś wykonać pod beat. Potrafią odbijać purpurowe pociski poprzez atak w idealnej chwili, co jednak niemal ekskluzywnie wykorzystuje się tylko przy bossach. Nie miałbym może z tym wszystkim takiego problemu, gdyby NSR było na pierwszym miejscu platformówką i na drugim slasherem, ale jest na odwrót. Gdybym w grze miał bardziej skupiać się na wyczuciu rytmu platform i przeszkód w terenie, których nie można by zniszczyć, umiejętności w walce nie grałyby aż tak istotnej roli i nawet z mało złożonymi możliwościami ataku mogłoby to zadziałać. Chcecie przykładu? Donkey Kong Country Returns, poziom Music Madness. Ten jeden poziom w całości składa się z rytmicznie ruszających się młotów, podestów, tłoków i maszyn plujących wodą lub ogniem. Cała sztuka to odnaleźć się w tym rytmie i tu można się skupić i wczuć w muzykę, bo nie ma potrzeby na mordobicie pierwszego lepszego celu. Stajemy się jednością z akustyką. W No Straight Roads działa to bardziej na zasadzie naparzaj, naparzaj, naparzaj. O, chwila, teraz czwarty beat, więc unik. Naparzaj. Owszem, czasami pojawią się te platformowe segmenty i istnieje ta potrzeba, aby okazjonalnie coś zrobić zgodnie z granym utworem, ale dla mnie to jednak jest za mało. Niezrealizowany potencjał. Takim oto epitetem opisałbym moje ogólne wrażenia z walki. Ciągle chciałby się robić coś więcej niż gra na to faktycznie pozwala, albo no, chciałby się, żeby jednak gra dawała coś więcej od samej siebie. I jak najbardziej kilka innych rzeczy ona robi jakże przyjemnie, tylko że aby się nimi cieszyć, trzeba się w gameplayu przebić przez trochę Meksyku, czy tam Malezji. Chcecie inne przykłady? Okej. Po pewnym czasie kontakt łapie z nami nasz największy fan Cliff i umawia się na spotkanie gdzieś na festiwalowym placu. To jest pierwszy raz, gdy możemy wejść do Vinyl City, aby się po nim przejść. Z rzeczy do zrobienia w mieście mamy głównie zbieranie mini-kłas i zasilenie nimi wszelkich obiektów, którym zabrakło prądu. Jest to drobna, ciesząca czynność, której rezultaty widzimy od razu. Takim mini-kłasem... mini-kłasą... Włączamy nie tylko mniej wpływowe latarnie czy automaty z napojami, ale także hologramy, fontanny, karuzele, a nawet roller coaster. No spójrzcie na to! Do paru obiektów także możemy podejść, aby się o nich dowiedzieć małe co nieco, przy czym Mayday i Zouk powiedzą o nich inne rzeczy. Miły akcent, lecz nieco psuty przez to, jak działa przełączanie pomiędzy postaciami. W trybie dla jednego gracza, zamiast zwyczajnie zamienić postacie miejscami, gra zmienia kogo kontrolujemy bez zmiany ich pozycji, co często prowadzi do takich momentów jak ten, gdzie jadę windą i na górze jest sobie takie radyjko, podchodzę, coś tam babcia, coś tam śpiewy. Okej, a co o tym powie Zouk? Leave this to me. W windzie mogą znajdować się jeden osoby? Tak czy inaczej, oto muszę wjeżdżać windą na górę po raz drugi. Banka, dżanka, szaka, laka. Bulldozer. Co innego jest jeszcze do znalezienia w mieście? Ludzie naturalnie. Występuje kilkoro NPC-ków, z którymi można zagadać, a takich możemy poznać po tym, że nie wyglądają jakby się ich dało wykorzystać w testach EuroNCAP. NPC AP. Szybko jak z paroma takimi zagadacie, przekonacie się o jednym.
że jakiś dziwnie trójwymiarowy ten Simon's Quest. Mało która z takich osób, z jakimi można nawiązać konwersację, oferuje cokolwiek ważnego, a otrzymali oni swoje własne intro, jakby grali tu jakąś kluczową rolę. Tak jakby, podziwiajcie, oto robot, który bardzo pipu! Zapamiętajcie go sobie na potem, albowiem... Yes? You are... Ha, to serio tyle? Nie przeszkadzaj sobie, Robert! Niektórzy inni dają wam pewne nagrody, jeśli spełnicie ich małe zachcianki, ale w którym momencie z takimi zachciankami wyskoczą, licho wie. Twoją drogą, co w mojej małej malezyjskiej produkcji robi Kapitan Torpeda? On jeden akurat ofiarowuje nam coś pożytecznego. Ukazane położenie wszystkich obiektów do naprawienia na minimapie. Spoko, to faktycznie coś więcej do zaoferowania. A cóż takiego mogą dać nam inni? Naklejki z Cipikao. Takie naklejki to kolejna znajdźka porozrzucana po dzielnicach, a one pozwalają nam wzmocnić nasze postacie poprzez podnoszenie ich statystyk, jak zwiększenie obrażeń ataku o 4%, większa prędkość biegania o 4%, więcej zdrowia o 3%, silniejsze odbicie o 3%. Czy ktoś zapomniał, jak się liczy do 10? Skąd takie drastycznie niskie numery? Po co mi one? Każdy z nich w zaokrągleniu do 10 kończy jako 0. I równie dobrze to może być 0, bo taki wpływ ma na grę. Tym bardziej jak pod uwagę weźmiemy, że mamy domyślnie tylko 2 miejsca na naklejki. Wiem jak powszechne jest gadanie wśród recenzentów, że usunęliby to coś i gra nic by nie straciła. Ale to jest ta jedna szczególna rzecz dla mnie, przeciw której tego zwrotu nie zawaham się użyć. Gdy wreszcie spotykamy się z Cliffem, otwiera nam się więcej sekcji w kanałach. Po kolei. W warsztacie możemy wyposażyć nasze instrumenty w modyfikacje i naklejki poprzez tłuczenie w gitarę młotkiem. I to prawie pod rytm, lecz nie do końca. Czemu mi to robicie? Dalej mamy podziemną halę koncertową, w której używamy siły naszych fanów, aby nauczyć się nowych zdolności, jak regeneracja amunicji przy spełnieniu pewnych warunków, otwieranie coraz to szczelniej zamkniętych drzwi naszą muzyką oraz nakładanie dodatkowych naklejek. Tak, potrzebujemy zgromadzić tysiące fanów, aby nam uświadomili, że... Hej, mordeczko, a może tak spróbuj nalepić jeszcze... Dwie? Zdolności z tych drzewek są o wiele bardziej wpływowe, z tym, że te najdalsze gałęzie wymagają zebrania łącznie co najmniej aż 50 tysięcy wielbicieli. Jeżeli dobrze liczę, to więcej niż można maksymalnie zebrać, podejmując się każdej walki raz na domyślnym poziomie trudności, nawet osiągając najwyższe, najbardziej wynagradzające rangi. Szczerze, nie znoszę, gdy gry tak robią. Gdy nawet na ich samym końcu nie mogę wybierać ze wszystkich umiejętności z listy tylko dlatego, bo nie osiągnąłem wystarczających numerków. Takie mógłbym sobie dodawać poprzez powtarzanie bossów na trudnym lub szalonym poziomie, ale najprościej na świecie nie mam ochoty robić generalnie tego samego, kiedy mógłbym posunąć fabułę dalej. I przez to nie mam możliwości poczuć, jak mocni bankbetci mogą się stać właśnie jak ją przechodzę, jak tę fabułę poznaję, kiedy to ten wzrost miałby właśnie największe znaczenie. Tak jeszcze swoją drogą, gdy Mayday uczy się umiejętności, brzmi to tak. A gdy robi to Zook, to otrzymujemy ten dźwięk. W kanałach mamy jeszcze pokój strategii, w którym Cliff dzieli się szczegółami na temat artystów, jakich mamy do pokonania, a także to w nim możemy obejrzeć gadżety z nimi związane, jakie przy okazji można zebrać. Ciekawe jest to, jak przedmioty dotyczące jednej konkretnej osoby wszystkie wpadają w jedną kategorię. Wszystko od DJ-a Subatomic Supernova to nagrania audio, od Yinu dostajemy zdjęcia, od Saju pendrive'y ze screenshotami z totalnie nie DeviantArt'a, a od Eve filmy. Wszystkie o dziwo efektywnie ukazujące te gwiazdy EDM-u w nowym świetle. Tu również poznajemy idolkę Mayday, kiedyś rokującą, ale już nieobecną na scenie Cool Fire, grającą w przeszłości z zespołem The Ghoulings, w imieniu której stara się ona doprowadzić do rewolucji na rynku muzycznym. Podczas jak sprzeciwiamy się jedynej nam znanej kobicie w wieku średnim, ja już widzę, gdzie to zmierza. Następny jest Mokry Magazyn dla czytelników w wieku 18 lub więcej, a w nim karmimy aligatora, gdy gra pozwoli. Kiedy pozwala? Nie wiem. A co się stanie, jak mu coś damy do paszy za piątym razem? Śmigłowiec! Znaczy, fast travel.
Miło, lecz dalej chciałbym wiedzieć, kiedy ten gad decyduje, że czas na przekąskę, bo na paru moich podejściach mogę przyrzec, że nigdy nie jest to stałe. I jako ostatnie, po jakimś czasie, odblokowuje się jeszcze radio, dla którego możemy udzielić wywiadu, z którego też możemy wyciągnąć więcej historii za duetem Bankbed Junction i pewne szczegóły, których sam bym nie zauważył, jak to, że oboje noszą po jednej rękawicy z tej samej pary. Cwanie! Albo to, jak Zook ma górę od garnituru, a Mayday wzięła dół. Bo to ona nosi spodnie w tym związku! Do zdolności z koncertu wracając, dwie jakie możemy już wcześniej nabyć to podwójny skok oraz dash, które mocno wam usprawnią poruszanie się po Vinyl City, lecz z drugiej strony ukażą, jak to miejsce jest do nich bardzo nieprzystosowane. Czy mogę wejść tu? O, ty stąd będzie widoczek. O, czas na parkour! Gdybym tylko mógł zebrać każdą niewidzialną ścianę, jaką można dotknąć po drodze, to zbudowałbym stadion dla mimów. Prawdę mówiąc, bez aż takiej akrobatyki nie chodziłoby się po mieście jakoś tragicznie, a z jej obecnością tylko przyjdzie odkryć coraz więcej kolizji. Natrętnych, aczkolwiek koniecznych, bo blokujących nas przed wejściem do otchłani, gdzie kończą się wszystkie modele i tekstury. Serio, taki protip, typowy gracz nie powinien tego widzieć. Lecz mimo takich niedostatków, wiecie co? Ta gra, NSR, ze swoją nieco spartaczoną rozgrywką, zdobyło jednak nadzwyczaj sporą rzeszę fanów. Na tyle Metronomic jest im wdzięczne, że ich arty kolorują teraz ulice w Anchor Edition, a my możemy sobie ozdobić nimi futerał do gitary i niektóre z nich, nie ukrywam, są naprawdę przyjemne. A także sensowne, w świecie, gdzie wielbieni są różnoracy producenci muzyczni, oczywiście, że ich podobizny trafią wszędzie na ściany. To właśnie te barwne postacie i te zmagania pomiędzy nimi tak przemówiły do ludzi, że cenią No Straight Roads do takiego stopnia. A jak ja patrzę na te starcia? Na tę największą atrakcję dla wielu? Po kolei. Po samouczkowym przesłuchaniu, na pierwszym koncercie, jaki przejmujemy, gra DJ Subatomic Supernova. Gość o kolosalnym ego, w którym niektórzy dostrzegają analogię do Deadmau5a i jego niekoniecznie najlepszej reputacji, twierdzący, że cały świat się kręci wokół niego. Tak w sumie to jest w tym trochę racji. Tu akurat przyznam, jest to solidna pierwsza walka i bardzo zachęcający zwiastun tego, co nas jeszcze czeka. Głównym atakiem, jakim ten boss się posługuje, jest szybkie kręcenie kulami po orbicie wokół siebie, co ładnie telegrafuje poprzez podświetlenie całego okręgu, przez jaki przeleci. No i proszę, też przy okazji pokazuje, które planety będzie można odbić poprzez inny kolor. Dochodzi mu jeszcze ciskanie ścianami asteroid, również zapowiadane na tyle dobrze, że możemy się na nie przygotować, oraz fala zapewniająca tym kulom, które dotknie, pole siłowe. I tego już nie lubię. Jak sobie porównacie ten ruch do poprzednich, to jest on wykonywany natychmiast bez sygnału ze strony DJ-a. Cóż, prawie bez. Sygnał jest, ale dźwiękowy. Tylko nie zdziwiłbym się, jak okazjonalnie go słysząc w jego muzie pomyślicie, że jest to w niej domyślnie wmiksowane i nie ma za tym większego znaczenia. A nawet jeśli rozpoznacie w tym SFX-ie ostrzeżenie przed zagrożeniem, gdzie niby to? Brzmi konkretnie jak PLANETA TO LAWA! Za pierwszym razem w szczególności, jak ten atak jest wykonywany, nie będziecie na niego gotowi. Co prawda, na ogół lubię tę walkę, ale no, że też takie małe draństwo, taka mała pchła musi mi ją psuć. Druga w kolejce jest Sayu, inspirowana wirtualnymi, holograficznymi idolami jak Hatsune Miku. Prawdopodobnie, jeśli przedtem trafiliście na inny materiał z No Straight Roads, to dużo w nim widzieliście właśnie jej. Koncert Sayu to pierwszy przypadek, gdzie zanim dojdziemy do samego bossa, musimy pokonać jego ochronę. Cóż, te segmenty mają jeden zasadniczy problem. Kamera! O ile w mieście kamerą można śmiało obracać wokół postaci, jaką chodzimy, to na czas najazdów i samych potyczek z kamerą nie można zrobić absolutnie nic i zawsze skierowana jest na wprost, co często prowadzi do... Właśnie tego! Wśród wszystkich bossów, Sayu jest również jedynym, u którego teren, po jakim się będziemy ruszać, jest podłużny i tak, czasami zmuszeni będziecie do cofnięcia się w nieznane. A kiedy to nieznane zawiera wściekłe kursory, cyfrowe gejzery oraz takie oto... bardzo długie ikony ładowania baterii,
które co jakiś czas przyspieszają i do dziś nie jestem w stanie rozgryźć w reakcji, na który element muzyki to robią, to kończymy w niepożądanym chaosie. Mimo że pod kątem prezentacji ta walka jest fenomenalna, cyfrowa podwodna sceneria świetnie pasuje do wirtualnej, radosnej syreny, cwanie ukazane jest to, jak jej twórcy wpływają na wszelkie jej aspekty, w trzeciej fazie niewidzialne tłumy wiwatują machając wspólnie glowstickami, no i ten drum and bass z energetycznymi wokalami dotyka mnie w miejsca, które nawet nie wiedziałem, że istnieją w moim ciele. To przykro mi to mówić, ale z frustracji, przez jaką przechodziłem, muszę. Walka z Sayu jest do bani. Great. You owe me a TV, Tatiana. I don't even know why you put your TV in my office in the first place. Zanim podejmiemy się pokonania kolejnego NS-artysty, pojawia się nowe zagrożenie, przyzwane przez Tatianę. DK West, brat Zuka, z którym jego relacje są, najprościej mówiąc, dość skomplikowane. Na tyle, że dochodzi do... Rap Battle! Które bardziej powiedziałbym jest minigrą niż faktyczną walką, bo generalnie polega na pokonywaniu prostej drogi wypełnionej takimi oto demonami, podzielonej na dwie części. Rapowych pojedynków jest łącznie 3, a o ile pierwszy to łagodne wprowadzenie do nowego rodzaju gameplaya, to przy następnych... Cóż, w trybie dla jednego gracza musimy pilnować pozycji Mayday i Zuka na dwóch osobnych torach jednocześnie. Jeśli podzielność uwagi nie jest waszą mocną stroną, tutaj warto rozpatrzyć znalezienie drugiej osoby do gry. Ale i ze skokami w trudności, jakich tu można doświadczyć, każdy etap konfliktu zielonoskórego rodzeństwa to jeden z tych momentów w grze, na które najchętniej czekam, gdyż nie jest to coś skomplikowanego, ale działa. I lubię je nie tylko za same już wspomniane nawiązania do kultury malezyjskiej, nie tylko za bity, szczególnie z pierwszej potyczki, które długo po przejściu gry dalej mi chodzą po głowie, ale też za to, jak demoniki układają się zgodnie z wygłaszanym tekstem. Gadanie o skali 1 do 10 tworzą 1 i 10. Śpiew o NSR tworzą te 3 litery na środku. Wprowadzanie kawalerii, demony sprowadzają formację w kształcie lanc. A gdy DK wytyka bratu, jak tamten za czasów studiów podebrał mu dziewczynę Nadię, wyczytać można Eve. Generalnie im bardziej hektycznie rzucają rymami przeciw sobie, tym większy bałagan do uniknięcia, a gdy się powoli godzą, przeszkody też się uspokajają, a nawet potem tworzą proste tory po stronie Zuka, dokładając uzdrowienie. Narracja ukryta w gameplayu! Kurde, propsy! Żałuję tylko tego, że przez to, jak momentami trzeba się skupić na unikaniu przeszkód, nie można dokładnie się wsłuchać w to, co obaj mają sobie do powiedzenia. A mają dużo. Czy to jest kuźwa Jojo? Następna jest Yinu, o której za to powiem, jest śmiało najlepszym bossem całej gry. Przed nią unikamy podskakujących nut, wybuchów i wszelkiego wsparcia od jej bardzo, bardzo przerośniętej mamuśki. Wszystko na okrągłej arenie, na której nieruchoma kamera nie jest ani trochę aż tak dokuczliwa, każdy atak elegancko można przewidzieć, a nawet reagowanie na niektóre z nich w rytmie jest wskazane, jak chociażby tutaj. Skoki też. Skok, skoki też. Skok, skoki też. Wśród całego NSR to ta oto małolata oferuje nam najbardziej uczciwą walkę. I tutaj zdecydowanie najbardziej czuć, że jeśli od czegoś oberwę, to jest to tylko i wyłącznie moja wina. Co do niej samej, za nią kryje się historia bardzo utalentowanej młodej pianistki, dla której matka jest jednocześnie agentem, na tyle skupiającym się na jej karierze, że jej własne ambicje rosną nad potrzebami i czystą niewinną pasją jej dziecka. Nawet w walce im większy matka ma udział, tym bardziej fortepian zagłuszany jest przez elementy dubstepu, co świadczy o tym, jak popycha Yinu w kierunku EDM-u, prawdopodobnie wbrew jej woli. Choć na końcu po wybuchu córki i zniszczeniu fortepianu przy widoku Yinu w melancholii dalej grającej na klawiszach, przypomina sobie o tym, skąd ta jej miłość do muzyki się wzięła i dołącza do niej, co nam w ciszy pozwala odejść w kierunku następnego producenta. Robotyczny boys band Tenten. Zaraz. Czy Funky House serio został przetłumaczony na... Dom Funky? Muzyka House. Dom. To co następne? Kwaśna bzdura? Uliczny śmieć? Progresywny głaz? Oj, co tu się wyczynia?
Czemu te bolidy zaliczają taką ścinę? Na Switchowej wersji tego nie doświadczyłem, choć to się wiąże z tym, że w Anchor Edition wprowadzono parę zmian do prędkości niektórych przeszkód. W pierwotnym wydaniu te pojazdy poruszały się znacznie szybciej, skręcały co 4 bity zamiast co 12, więc Metronomic, przypuszczam, chcieli ułatwić ten segment. Może otrzymywali regularnie feedback, że lud męczył się z wyczuciem ruchu tych aut? Przy czym ja, nawet pomijając te ściny, serio wolałem, jak było przedtem. Z tym, jak teraz te samochody powoli szybują tam i z powrotem, nie mam nawet potrzeby łączyć graną muzykę z ich ruchami. Mogę absolutnie zapomnieć o tej jednej mechanice gry, którą ona ponoć tak bardzo ma się cechować. Chcieli za dobrze i myślę, że zmiana kierunku co 8 bitów byłaby dobrym kompromisem. A tak, ta platforma z 3 botami. Aby przebić się dalej, trzeba pokonać co najmniej 2. Cokolwiek by się nie robili, nie doprowadźcie ich do krawędzi, bo strącenie ich na asfalt nie liczy się jako ich pokonanie. Jak to się stanie, cóż, życzę miłego restartu poziomu. Co do samej walki... She's not going to fall for those cheap compliments. You tell her, mate. Hey? You're just jelly that all these pretty boys are fawning over me. Mayday została tak oczarowana, że wykitowała i przemawia do nas jako duch? Oto co powinno było się stać. Żeby doprowadzić ten mały dialog do normy, być może nie uwierzycie, musiałem wybrać mniejszą jakość w ustawieniach graficznych. Wybaczcie moją potencjalną ignorancję, zdaję sobie sprawę z tego, że dewelopowanie gier i tworzenie filmów to dwa inne światy, ale... Do zrobienia tego nie potrzebuję komputera NASA! Na serio, co do walki? Mam dwa główne powody do narzekania. Pierwszy... Dużo czekania! Drugi... Naziemne indykatory nadchodzących pocisków dodane w Anchor Edition, które... tylko czasami istnieją? No, jakby to powiedzieć. Wśród wszystkich walk ten nie jest niby najgorsze, ale najbardziej się boję, że się rozpadnie. Przecież to boys band, oczywiście, że się rozpadnie. Chociaż przy ostatniej fazie, jak walczymy z fabryką robochłopaków, należącą do Neon Jaya i symbolizującą, jak to boys bandy są masowo produkowanymi, łatwymi do zastąpienia klonami, Anchor Edition naniósł znaczne poprawki i o wiele lepiej jest ukazane, na co przy każdym ataku należy się przygotowywać. W szczególności ten żółty atak, nuk pokrywający bardzo dużą część areny. Kiedyś obszar nadchodzącego wybuchu nie był wcale pokazywany, a teraz nareszcie wiem, że wystarczy trzymać się samej krawędzi krążownika. Więc szczerze, macie moją dozgonną wdzięczność za ten dodatek, bo kiedyś ten atak mnie załamywał. A, i swoją drogą, Neon Jay nazwany jest po 10 pierwiastku na układzie okresowym i 10 literze w angielskim alfabecie. Ten. Ha! Na topie listy przebywa Eve, ekscentryczna i z artystyczną wizją jak nikt inny. Zanim powiem o niej samej, powiedzcie mi, że ten patent na słupach reklamowych nie jest świetny. Szkoda tylko, że na tylnej stronie połowy jej twarzy nie są tak dopasowane. Eve jest dość interesującym przeciwnikiem, gdyż zmusza Bank Bed Junction do izolacji i walczy z nimi osobno, skacząc pomiędzy dwoma pomieszczeniami. Zwróciłem już uwagę, jak agresywna jest muzyka, kiedy gramy Mayday, ale to samo również tyczy się jej pokoju, gdzie ataki są nieco bardziej natężone. Obiecujący pomysł, ale... co za... dysonans. Przyrzekam, że promienie z wielgachnej twarzy za ścianą i lasery oraz gałki oczne z dłoni są puszczane w naszą stronę spontanicznie. Absolutnie nie da się ich sprawnie unikać, bo nie wiadomo, jakiego rytmu się trzymać. Wiecie, co by tu pomogło? Podobnie jak przy fali DJ-a Saba, czy kursorach i rybach Saju? Efekty wizualne z kodowaniem kolorami. Wyobraźcie sobie, macie przeszkodę, która uderzy za 4 bity. Na każdym bicie przed uderzeniem pulsuje w kolorach po kolei. Pierwszy bit przed walnięciem, niebieski puls. Drugi bit, zielony puls. Coś takiego? No nie wiem, może to w mojej głowie działałoby lepiej. Być może istniałyby obawy, że z takim czymś ekran zrobi się zbyt nabazgrany od efektów, ale strasznie chciałbym mieć lepszą możliwość oceny, kiedy czegoś powinienem unikać. Anchor Edition coś robi w tym kierunku, ale jeśli mnie zapytacie, to jest po prostu niewystarczające i nadal częściej niż bym chciał, choć nie wiem czy bym chciał wcale, zdarza mi się obrywać nie z powodu mojego oczywistego błędu, lecz jakiejś taniej zagrywki, na którą nie szło się przygotować.
Pod koniec sterujemy Mayday i Zookiem jednocześnie i na jednym zestawie przycisków / klawiszy musimy ich przeprowadzić przez tunele dalej wypełnione śmiercionośnymi kończynami. Znów, koncept interesujący, ale przez to jak na Zooku miałem naklejkę zwiększającą prędkość poruszania się, kamera po stronie Mayday ją wyprzedzała. Jakim sposobem o tym nie pomyśleliście? Boli mnie, jak niedopracowane to jest, bo Eve jako postać naprawdę szanuje i ona zasługuje na coś bardziej oszlifowanego. Jak mówiłem, ona patrzy na świat i sztukę jak nikt inny i jedyną osobą, z którą kiedyś mogła się dzielić takim spojrzeniem, był właśnie Zook. Do czasu incydentu, w którym podpaliła mu włosy. Ale zwróćcie uwagę na to, jak on nazywa to zajście po imieniu, a ona opisuje to jako oświetlenie, nie zdając sobie sprawy w pełni, że w imię tej sztuki posunęła się za daleko i pogrąża się w samotności, bo straciła jedynego, kto ją był w stanie zrozumieć. Czuje, że musi wprost zwracać się do ludzi i kazać im patrzeć na to, jak niesamowita jest jej wizja, wszystko po to, by znaleźć kogoś, kto by ją uzupełnił. Wszystko czyny, których w przeszłości sam definitywnie byłem winien przy filmach Let's Play, kiedy to szerzyłem swoją ideę tego, jak takie zagrajmy wy powinny wyglądać, a kto się tego nie trzyma, idzie na łatwiznę. I widząc dalsze, wtedy dla mnie niedoskonałe próby przyjęcia tej idei, frustrowałem się i coraz bardziej odsuwałem od innych, nie mogąc znaleźć kogoś innego jak ja. Dlatego to, co Zook przekazał po pokonaniu Eve, dało mi nieco do myślenia. But seeing you today reminded me of how alive you can truly be when you're performing your craft. I know how terrifying it must be to face the possibility that you might never meet another like-minded person in this world. But you're better than that. You don't need anybody else to complete you. You complete yourself. Ten fragment to jeden z czynników, który przyczynił się do tego, że tu i teraz mówię do was, droga widownia. Wstępnie słysząc to, miałem wątpliwości, że niby szukanie drugiej takiej osoby nie jest gwarancją tego szczęścia, jakiego szukałem? I w sumie to chyba rzeczywiście nie. To sam rzeźbi moje wytwory w ten, a nie inny sposób. To sam mogę się w pełni cieszyć i procesem tworzenia, i efektem końcowym. Po co traktować odkrycie bratniej duszy jako cel, skoro taki cel już osiągnąłem? Twórcza iskra żarzy się nie przez to, że zrobiłem coś, co inni w pełni pojmują, lecz przez już całą realizację tego, że co ja robię w moich własnych oczach jest dobre. To jest to uzupełnienie. Te wszystkie inne osoby, robiące rzeczy po swojemu? Kimże jestem, by wam nakazywać moich metod? Może odbiegając od moich norm, wy się sami tak uzupełniacie? Po co miałbym wam to odbierać? Trzymajcie tak dalej. Także muszę rzec, te wszystkie zmagania Eve, minus tylko ta część z podpalaniem czyichś włosów, są mi jakże znane i dziękuję, że tak zostały potraktowane. Przed nami już tylko sam dyrektor NSR, Tatiana Quartz. Przy niej akurat dam wam spoilerowy alarm, bo tu będzie mieć miejsce parę... wydarzeń. Ona jako antagonista całej gry jest całkiem fascynująca, z jednego powodu. Nie jest koniecznie w błędzie. Pomyślmy o tym. Rządzi miastem, próbując dostarczać muzykę zapewniającą najlepsze zasoby energii? Banuje rok dlatego, bo to Mayday na przesłuchaniu się na nią wyżyła, a potem ta dwójka w odwecie rujnuje koncerty jej współpracowników, wprowadza anarchię, kieruje mieszkańców przeciw całej partii i w impulsie próbuje obalić cały rząd bez pomysłu na to, czym go zastąpić, aby miasto funkcjonowało poprawnie. I bez poważania dla dotychczasowych pracowników, a ich nieodpowiedzialne akcje mogą inspirować następne potencjalne próby buntu. Wszystko przekazywane w tej cutscence, która dla mnie... I don't give a freaking cupcake about what you think. You have set a bad precedence for how the politics in the city will function. Też się psuje, dopóki nie ustawię na niższej jakości. Do stopnia, gdzie gdy walka się rozpoczyna. I brought order and progress to the city. I had each district vote for their own charter. To jest ta scena, w której dajecie nogę. A więc, walka z Tatia... There ain't no democracy. Dokładnie, nie ma żadnej demokracji w tym, jak mi na starcie siadasz na twarz. Bulldozer. Walka z Tatianą sama w sobie tworzy wyzwanie głównie z tego powodu, że pojedyncze ciosy od niej są bardziej bolesne, a gdy będą się kumulowały przez to, jak w NSR nie istnieje takie coś jak chwila nietykalności po oberwaniu, to game over będzie niemal nieunikniony. Także na pierwszym playthrough przekonany byłem, że ten boss jest zbugowany.
gdyż po pewnym czasie jedna faza się zapętlała. Dlatego, bo biłem w niej Tatianę, a nie ten świecący wichajster, co nie jest jak dla mnie najoczywistszą rzeczą do zrobienia. Nie miałem niestety okazji przetestować w Anchor Edition, czy gra jakkolwiek przekierowuje gracza do zmiany celu lub zmienia flow walki, jak on dalej będzie bić dużą panią Skorpo, ale mam dużo nadziei, że coś z tym robi. Z czasem i arenę, i przeciwnika zaczynają zdobić płomienie, scena, logo Gulinksów. Ja już widzę, gdzie to zmierza. I'm Coolfire, you nitwits! Oj, oj, no jak to się stało? No, przykro mi, ale ten zwrot akcji można było wyczuć z Plutonu, który tak jest planetą. Cichosza! No ale dobra, skąd ta niechęć do Roga? Skąd ta obsesja na punkcie utrzymania porządku? Ano spoczy na niej Capelli, która rozpadła się po tym, jak przez próby dogodzenia każdemu członkowi zapanował chaos, bo nikt nigdy nie mógł się porozumieć. Zdała sobie sprawę, że takie grupy potrzebują stanowczego, silnego lidera, który wprowadzi konkretne zasady. A teraz ta dwójka wraca z tą piekielną muzyką i niszczy ten porządek, o który tak walczyła. Ma prawo być na nich zła. Podobnie jak Mayday jest zła na nią za to, że porzuciła swój wkład w scenę muzyki rockowej. I ona, i Cliff, który tym bardziej popadł w fanatyzm. Który spotykając się z nią twarzą w twarz, wyznaje, jak wiele dla niego znaczy, jak to wiecznie ją wspierał, a teraz ona go krzywdzi swoimi czynami. Przy czym, no cóż, Tatiana to też człowiek. Tatiana nigdy nie błagała nikogo o lojalność. Tatiana nigdy nie kierowała swoimi fanami. Tatiana nie jest nikomu nic winna. A Cliff, słysząc to, zrzucając całą odpowiedzialność na nią za wszystkie jego uczucia wobec Roka, postanawia zniszczyć siedzibę NSR, zsyłając na nią z orbity ich satelitę. Bo teraz nie rządzi EDM. Gra gitara. Teraz Rok będzie mieć pełną kontrolę. Stajemy się tym, co chcieliśmy zwalczyć. Na co Mayday i Zook się nie godzą. Choć celem miało być zapewnienie Vinyl City muzyki, która dostarczy więcej energii, przekonują się, że jedno i drugie jest sobie równe. Zatem, by pomóc w zapobiegnięciu tej katastrofy, przywracają oni NS artystów do swoich dzielnic, co robią w finałowym segmencie gry. Podczas którego najpierw dolatują śmigłowcem do ich siedzib, unikając odłamków, jakbyśmy byli częścią gry na Atari. Owszem, to jest tak proste, jak wygląda. A potem, przebijając się przez boty i pociski, tym razem kompletnie ignorujące rytm soundtracku, niszczą generatory blokujące poprzednich właścicieli. To bardzo niespecjalny moment, bo tutaj już absolutnie można się wszędzie wciskać na chama i obyłoby się bez takich przedłużających końcówkę gry przepychanek. I gdy nareszcie NSR wracają do swoich stanowisk, satelita zostaje unicestwiona przez budynki formujące diabelskie rogi. Okej, to akurat jest kozackie! A Bank, Betsy oraz Tatiana wracają zasypani konfetti, które było w tejże satelicie, zdając sobie sprawę z ich błędów. Dostrzegając, jak niechęć do tych z drugiej strony i anarchia i dyktatura nie są tu rozwiązaniem. Mayday i Zook odsunęli się od pomysłu sprawowania władzy, nie będąc ani trochę gotowi na taką rolę, a Tatiana wycofuje zakaz Roka i decyduje się na restrukturyzację NSR, które teraz mogłoby przyjąć producentów muzyki z różnych gatunków, nie tylko klubowej. Gdzie nawet nasz duet jest zapraszany i nawet po odmowie otrzymują jej gitarę w ramach wdzięczności za to, że jako jej fani, to oni byli w stanie zrobić coś dla niej. Tak oto kończy się No Straight Roads. Nie ma chyba osoby, która choć w minimalnym stopniu nie byłaby ruszana przez muzykę. To jest uniwersalne zjawisko, które pozwala siebie wyrazić na wiele różnych sposobów. Graniem, tańcem, śpiewem. Ta gra przekazuje wszystkim wiadomość, że nie ma muzyki lepszej od innej. Każda ma swoje miejsce. Z każdej, o ile no, nie służy do destrukcji czy obrazy, możemy i powinniśmy się cieszyć. Definitywnie przesłanie, które niektórzy, jakich spotkałem w życiu, powinni nauczyć się przyjmować na klatę, wiecie. EDM nie jest muzyką, bo tworzą ją komputery, a nie instrumenty. Ogólnie, o dziwo, z No Straight Roads można wyciągnąć parę naprawdę miłych przekazów i jest ono grą bawiącą i kolorową i pełną cytatów, którymi ja do tej pory cały czas rzucam. Ale... kuźwa, tak myślę sobie, że w pierwszym filmie, kiedy ja to wymieniałem jako coś naprawdę dobrego, to... ja się chyba mocno zagalopowałem. W tym pewne aspekty da się jak najbardziej pokochać, ale
To jest jakże trudna miłość. Na każdą przepiękną dzielnicę, jaką pokonujemy, przypada stos kolizji w powietrzu. Na każdy chwytliwy i cudownie zastosowany utwór w soundtracku przypada atak przeciwnika z niewystarczającym telegrafowaniem. Na każdą scenkę, która mnie potrafiła rozśmieszyć, przypadają wariujące, luźne części modeli postaci. Na każdy szczegół kryjący się w Vinyl City i jego mieszkańcach przypadają problemy, których są miliony, miliardy i biliony! Czy po przejściu podstawowej wersji warto jest wskakiwać do Anchor Edition? Szczerze nie sądzę. Dodaje ono parę małych usprawnień, jak zapisywanie konfiguracji umiejętności i naklejek, parę nowych indykatorów do ataków, nowy zwykły przeciwnik oraz oczywiście te arty od społeczeństwa fanów. Ale to liliputcie kroki, plastry na odciętą nogę. Te główne wady jak były, tak dalej pozostały i po ogłoszeniu tej edycji liczyłem jednak na coś więcej. W całokształcie ja jestem mega rozdarty wobec NSR-a. Najłatwiej będzie mi to chyba tak powiedzieć, że mimo wszystko lubię tę grę. Tak, ja lubię tę grę, choć nie jest ona koniecznie taka dobra. I myślę, że mimo wszystko ten skrót ja bym lepiej wspominał, gdyby on się pojawił na początku serialu animowanego niż gry wideo. Doskonały przykład tego, jak do stworzenia czegoś wyjątkowego nie ma żadnych prostych dróg. Ja jestem poszukiwacz kreatywności. Na razie i cześć!